Witam wszystkich serdecznie. Black Shadow z tej strony, tym razem z polskim komentarzem. Jesteśmy na Dark Carnival. Kampanii zapewne znanej, nie wiem czy lubianej, ponieważ na ekspercie jest to jedna z dwóch najcięższych dla mnie kampanii. Nasz deal jest taki jak zawsze. Robimy szalony playthrough na Steam Group serwerze, gdzie zamiast tylko czterech graczy. Mamy ich 16, 18, 20, różne wersje widziałem. My chyba jesteśmy na wersji z 8, max 18 graczami. Tak mi się wydaje. Poza tym, cóż, wydaje mi się, że całkiem nieźle się bawimy. Jest trochę szaleństwa, trochę. Trochę różnych dziwnych sytuacji, bugów, jakieś mody. Na razie jestem ekspercie. Jeżeli oglądaliście film z Dead Center, który na pewno powinien być uploadowany przed tym, to mogliście się tam zauważyć, że nas raz byli rozwalili, wyrąbali sygnał, a gdy już go zresetowali, no to jednak właśnie poziomem trudności. No i jeszcze tylko. I forgot for a second what kind of to było naprawdę głupie, po prostu się zapomniałem jaki komentarz robił, już byłem chyba sprzedający dla niego, że naprawdę wydałem sobie za to. Cóż, i naszym jakby wyzwaniem, czy czymś w tym stylu, sobie tak ustaliłem, będzie przechodzenie kampanii tylko się broni białej, gdy ją znajdziemy. Preferowana jest katana, ale jeżeli znajdziecie coś innego, to nie będzie źle. Na razie tylko tą. Na razie tą broń białą musimy w ogóle znaleźć. Albo w ogóle jakąś broń, bo widzę, że nam się amunicja do shotguna kończy. Ciekawe. Nie, nikt nie skupia się na wiedźmie. Prawda. Wydaje mi się, że... On mi stąd? Dzięki. Wydaje mi się, że znam dobre miejsce. Teraz udało mi się go. Znam dobre miejsce, gdzie można być biała. Ale nie chciałem boomera na swojej twarzy. Teraz jestem... Albo nie, musiałbym się pomylić. Prawda jest to, że nie to miejsce na obronę. Zobaczmy, że właśnie gdzieś tutaj będzie broń biała. I dzięki w ogóle, że ten serwer ma włączony Friendly Fire, bo przy ilości graczy, korzystając z granatników i wybuchowej amunicji, to byłoby masakryczne. Nie, 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 to było tylko tego, co zrobiłem.
Jestem absolutnie pewien, że ktoś strzeli w samochód i odpali arm. Na pewno nie będę ja. Tak, to był szczęśliwcem, zdaje się pan Profeni. O, nie, 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 nie! Nie wiem jakim cudem, ale to byłem w stanie go uniknąć. Wtedy tego nie byłem w stanie. Czasami mieszka też troszeczkę na wala, więc przepraszam was za to. Jeżeli mnie pamięć mieli, to na pewno coś, jakaś broń biała powinna być w tym pomieszczeniu. Mamy za to apteczkę, więc się przyda. I tak, mamy legitarrę. Więc możemy spróbować zrobić tego rana na korzystaniu z naszej gitary. W sumie pierwszy był na korzystaniu z katany, ten z gitary, ewentualnie gitarry, jeżeli ktoś zna killerów. Świetna polska komedia. Wydaje mi się, że to jest dobry czas, żeby... Cóż, uleczamy siebie. Sorry za ten spadek kolegów, nie wiem co go czasem powoduje. Bon Jockey, Bon Jockey. A, tam był dziad. Ładnie mi wycelował przez okno. A tak, piła mechaniczna też jest jedną z fajniejszych rzeczy w dwójce. Dobra, to on kryje drzwi, ja kryję okno. Na ilość zombiaków teraz nie możemy narzekać, naprawdę. Niby mogliśmy wykorzystać pipe bomba. I wydaje mi się, że teraz wykorzystałem pipe bomba. Zbyt wcześnie. Nie tak. Jest szansa, że mnie podnoszą i tu przybędzie tak. Troszeczkę przesadziłem. Bullshit! Za późno zauważyłem, co on chce zrobić. Oj, niestety. Zrobiłem coś głupiego. Nie powinienem próbować bić go wręcz jednak w takiej sytuacji. Ta osoba chyba też zginie. Albo nie. Nie, też leży. Ci powinni być w stanie zabić tego tanka? Jak nie, to będzie dosyć smutne. Jest, spali się, to jest połowa sukcesu. Okay, mamy jednego typa, tu drugiego, tu trzeciego, tylko trzech jest jakby żywych i zdolnych do walki. W sumie tak, ci mogą tylko kupować czas. Nie
Nie wiem, czy chcesz go healować teraz, może. Tak, na razie czekamy w sumie nie na to, żeby nas podnieśli, bo wątpię, żeby mieli defibrylatory, ale na to, żeby pojawił się jakiś respawn. Zakładam, że to nie jest realizm ekspert, po prostu ekspert. Problem jest tylko taki, że pewnie zabiorą moją gitarę. Tak, no muszę przyznać, że jednak nagrając Back 4 Dead pierwszego aż tak często ginąć mi się nie zdarzało. To jednak to jest ten ekspert. Ale czasami lagi. I w sumie aż 4 ludzi będzie, nie żyje. Gord Gamer Killer w sumie już raz też zginął i go próbowałem uratować. Podejrzewam, że możemy mieć naprawdę duży problem z przejściem finału. Może się okazać, że będziemy mieli problem z przejściem tego poziomu. Czy jest szansa, żeby zginęli, bo oczywiście nikt nie pomaga. Ten no niestety. Hunter's got coke. Time to move, let's go. Na razie udało mi się przetrwać. W sumie żyje tylko 4. Kurczę, to jest naprawdę blisko. Mimo tego, że właśnie nie ma friendly fire włączonego. Aha, żeby tylko jedną osobę miał zrespawnować. Nie daj się tego typa, nie. Słabo, słabo. A, teraz na ciągu... O, mordę. Ci faktycznie nas pozabijają. Nie przejdziemy tego poziomu. I zaraz zrobimy tylko szybkie sprawdzenie, czy nam się poziom przerzuci na Advance. Tak, poziom przerzucił się na Advance. Robią to, robi to na momentu. Tak, oczywiście na zmodowanych serwerach takie ciekawe akcje się pojawiają. Cóż, poza tym... Jak przerzucili na Advance'a, to powinniśmy raczej przejść to bez większych problemów. Przynajmniej mam taką nadzieję. Standardowo lecimy z shotgunem. Jest tutaj gdzieś tak zwana Witch Witch. Wiedźma, chyba nawet widzę. Nie chcę się donikać. W międzyczasie wpadła horda. Tutaj tak troszeczkę nie do końca zauważyłem. Widzicie, że coś jest w tej klasce, to nie całkiem niezły. I naszym chyba głównym zadaniem będzie zniszczenie białej. O
Możliwe, że uda nam się znów wyczaić gitarę. Albo po prostu będę mówił gitarrę. Niestety nie zdążyliśmy wziąć kija baseballowego. Matko, czym ja to zrobiłem? Amunicja będzie na dole, zapominam. No, kurde, stałem na... Czy ktoś zapierdzielił mój... Dobra, nieważne, nie będę sobie się po cholerny celownik laserowy. No i mamy już teraz tanka, tak miło. Mamy tanka, mamy hordę i na razie zero szczęścia do znalezienia drugiej białej. Plus jest taki, że możesz napierdzielać przez swoich kompatów, nie martwiąc się o ich życie. Tego mi się widziało. Ja ciągle zastanawiam się, skąd on się idzie ten granat. Celność jest zerowa, na razie sorry, zabrakło to, zaraz mnie nie ma co się zrobić, nie prostuję na walce. Mamy, można powiedzieć, klasykę, czyli wielki chaos, rozpierdol i tak dalej. Chyba walka z tankiem. Gdzie skończyła mi się amunicja? Niedobrze. W sumie... Ciekawe jest to, że ja bardzo rzadko korzystam z tej broni. Zresztą nie znajduję dla niej zastosowania. Tank umarł? Chyba tak. Hey, I need some help over here. Let's try the second floor. Ellis, all the way. Help. Don't worry, we're all going. Shocking. On your feet. How you doing? Apteczka. Mnie się nie przyda. Okej, apteczki nie chciałem, ale... Łom? Może być i łom. Może gitarę znajdziemy na późniejszym poziomie. Na następnych po prostu. We got a hunter. Down here. Iż tak czuję, że nie jest bardzo bliskie okolicy. Nawet bliżej niż mogło mi się wydawać. A, i zaraz drugi. Kolejny do mojej kolekcji, zabitych z szalotnych efektów. Przestałem, że ludzie pamiętają, że jak nie ma ataku hordy i rzucasz Pale Baila, to automatycznie przyzywa hordę.
No cóż, mogą nie pamiętać. I w sumie zmiana poprawności w sumie pomogła. Bo nadal jakbym mógł powiedzieć, w tym momencie już 4 graczy nie żyło. I to się bardzo szybko zmieniło na jeszcze gorszą liczbę. Wow, shit! Próbował się przede mną schować. Jest to chłopie? Masz. Się właśnie zastanawiałem. Chciałem ci pomóc, stary. Oj, czuję, że jak coś pójdzie nie tak, to może być bardzo ciekawie na tym parkingu. Dobra, przynajmniej to nie ja. Może pójdziemy z Erką. Nie wiem, jakoś nie czuję się. A nie, to właśnie pan Leroy jest Kimanem. Ale widzimy, jak prowadzi. Jockey! Zadnie błoto idziemy. To jest właśnie ten koleś na końcu? Nie. Otworzysz te drzwi, czy nie? No i kolejna miła horda leci. A, to się chyba zmieniło. Aptecznie nie potrzebuję. Chyba zostanę ze Sandbergą. Nawet się nieźle sprawdza jak dla mnie. Killer, let's go. Czy jest schowa? A może wezmę? Dam komuś, to tego będzie potrzebował. Teraz można przez ścianę. Nie, raczej nie można. Come on, can't stay down. Thanks, I owe you one. This is so great. But he fell! Shit! To jest sorry za taką zabawę w kotka i myszka, ale jak nie chciałem, żeby i mnie Charter przywalił. Kurde, mogliśmy na to myśleć, zmarnować chyba nawet 10 albo 15 minut. Więc tą rzecz nagrywania kończymy i widzimy się za chwilę.